Witam was tutaj, cześć, to mam znowu, zapraszam was na kolejny odcinek z City Skylines Industries i powiem wam tak, nawet mam jakiś pomysł na ten odcinek. O, dobra, przypomniałem sobie, bo tak teraz się zacząłem zastanawiać. Ogólnie jakby coś, jakby ktoś się zastanawiał, co z urodzinami, co z tymi wszystkimi specjalami, o których mówiłem i tak dalej. Spokojnie, do tego dojdziemy powoli. Dzisiaj pojawi się później, ale pojawi się kolejny odcinek z City Skylines scenariusza. Ale to będzie później, dobrze, plany na dzisiaj. Po pierwsze, w ogóle nie myślę o tych lotniskach, bo tu jest po prostu problem z tym. Chyba przy tym już jest trochę lepiej, ale i tak jest kiepsko. Dobrze, tak, po pierwsze, zajmiemy się tymi lasami. Chcę ostatecznie zakończyć trochę tą budę nad tymi lasami. To jest po pierwsze. Po drugie, lekko rozbudowa farmingu. Po trzecie, jakieś nowe fabryki w końcu muszę dzisiaj budować, to jest na pewno pewne. Po trzecie, na pewno trochę zbuduję za chwilę tutaj nawet ludzi, aby oni się tutaj budowali powoli. No i po czwarte, najważniejsze, dziś się zajmiemy tutaj rudą, co się wiąże, że w końcu ten wielki majdan zostanie z tym przeniesiony. I tu się ogólnie dzisiaj będzie dosyć dużo dziać. I teraz się zastanawiałem, że zobaczę, jak tutaj oni sobie korzystają, ale widzę, że pomijając ten tu wielki błąd, którego nie mogę niestety naprawić w żaden sposób. Tak, czekaj, pokaż. Tak, no dokładnie. Czekaj, bo teraz od ciebie nie będzie mógł nic dojechać. Dokładnie, no. Po prostu idiotyzm pełną parą. Chyba, że... Czekaj. A gdybym to tak... Wiem, że teraz nie miałem się tym zajmować, ale dobra. Ale tak tylko na chwileczkę. G, wyłącz. Gdybyśmy to... Nie, okej, dobra, poczekaj G. Teraz, jeżeli byśmy zrobili to w ten sposób... To tutaj mocny jest zakręt, ale nie o to mi akurat tutaj chodzi. I byśmy dali tą naszą wspaniałą drogę. Tu tak. Jest, podłączyło się. Dobra, mamy to. Mamy to. Bez świateł wygraliśmy. Wygraliśmy z tą grą. Ha. Dobra, ale nie o to mi akurat chodziło. Dobra, to co tu dużo będę mówić. Jestem bardzo zadowolony, że jeszcze przed urodzinami coraz więcej nam tutaj osób dobija. Akurat to jest naprawdę fajnie. Miło będzie świętować, bo będzie ponad 100 subów więcej w ciągu, no, roku. Akurat tego, kiedy założyłem kanał, no zresztą wam dokładnie powiem, to jeszcze to było w ogóle już dosyć dawno, jeszcze to był, kiedyś nagrywałem tylko i wyłącznie Cities, pamiętam te czasy. To kiedy założyłem kanał, to po pierwszym filmie powiedziałem, jeszcze było przed właściwie początkami takimi głównymi, to powiedziałem. Na odcinku, jeżeli będzie więcej niż 10 wyświetleń, pojawi się kolejny materiał. No i jak możecie się domyślać, było więcej niż 10 wyświetleń. Dlatego się dzisiaj tutaj już widzimy. Tak to prawdopodobnie by mnie tu dzisiaj nie było. I bym po prostu się zajmował i normalnie sobie grał w Cities, ale na pewno nie na taką skalę i raczej wątpię, żebym miał też te wszystkie dodatki, bo dużą ilość tych dodatków, co mam na PS4, kupiłem, no... No dlatego, że no chciałem nagrywać dla was jako pierwsze, tak? Swanego, jakby się pojawił jakiś nowy dodatek teraz do Cities, to ja z góry mówię, że ja nie obiecuję, że on się pojawi u mnie zaraz po pewnej mierze. Czemu? No, a no bo dlatego, że ponieważ moje budżety są trochę... Nie trochę. Są trochę już... Jest trochę z nimi problem. Ostatnio nawet dosyć dużo wydaję. Industrii skupywałem, nie wiem czy kojarzycie. Właśnie teraz w niego gramy. Na niego trochę wydałem forsy. To jest po pierwsze. Po drugie, poza industrii jest no to normalne rzeczy, tak żeby dało się jakoś tutaj wyżyć. I ogólnie jakieś tam dodatki gry i tego typu. Także ja ogólnie trochę niestety wydaję, a poza tym najlepiej teraz mam tam jeszcze inne problemy. Także zobaczymy, tak? Tu się szczerze zastanawiam, czy tu jest jeszcze sens zrobić las. Można byłoby tu zrobić jeszcze taki mały kawałek. I zakończyć to z wielkim hukiem. Tak, bo na razie mamy problem z produkcją tutaj. Może ktoś jeszcze by nie zauważył, to jest problem tutaj duży z produkcją. Za mało produkujemy. Dobra, jeżeli tutaj... Tu jest jakaś mała ta fala. Taka mała fala, że nawet nam się nie robiły tutaj mosty. Dobra, tak, lasy. Okej, to nam się kończy nasza dzielnica przemysłowa, nie. Naszą dzielnicę przemysłową... Ojej, kłada się to wylało. Aż tak bardzo tego tutaj nie chciałem, żeby to się wylało. Ajajaj, ale ulwał.
Może rzeczywiście trzeba było trochę to zmienić. Kurde, nie. Gra. Ja tak nie będę sam dyskutować. Włącz mi tu G. Nie można budować na wodzie. Wiesz co, ty głupi jesteś. Nie mogę budować wału przeciwpowodziowego, gdy jest tutaj woda. Ależ ty inteligenta jesteś. Czy ta woda może być mi się tutaj stąd cofnęła? A przez jeszcze czas póki co. To tu mi póki co wszystko teraz płynie. Fajnie. Słonego, wy nawet nie wiecie, jak to było pełne. Jak ja tutaj dałem to. Dopiero co postawiłem. Po prostu tak tu dużo było samochodów. Dobra. Czy tu są gdzieś światła? Nie, tu nie ma żadnych świateł. Teraz się zastanawiam, czemu tutaj jest taki ruch. Ale nie, dobra, okej, jest dobrze. Tu jest tragicznie z kolei. Już? Już poszło? Poszła ta fala? Jak tam lotnisko? Lotnisko ogólnie bardzo lubią też te sortownie poczty, jak są w takich miejscach. Dobra, daj to przyspiesz trochę, bo mi tutaj wyszedł odcinek. Słonego też mam pomysł, żeby kupić Parklife. Parklife, Mass Transit i tego typu dodatki, żeby zacząć trochę się tutaj już bawić, tak bardziej. W City Skylines. Zresztą wodę byś mógł... Się zastanawiam, no już. No bo tutaj mamy problem, tak? Tak. Czekaj. A gdybyśmy zabili, to tutaj... Nie. Nawet tu jest woda. Serio. Serio, to jest już lekka przesada. Jeżeli nawet tu jest woda. Okej, dawa. Mamy początek wału. Tu jest już kolejna woda. Kurde, no ludzie, żeż... Okej, dawa, czekaj, jest chwila bez wody. Dawaj tu. Jeden. No, gdzie tu masz wodę? No, dokładnie. Też sądzę, że tu jej nie ma. Okej, czekaj. Zanim mi tu się pojawi fala, dajmy sobie tutaj ten warsztat. A, lagi! Dawa, pokaż mi to tutaj. Okej, 110. Mam mało tych warsztatów tutaj, jak na ten cały taki wielki ten. Trzeba będzie o tym popracować jeszcze. Dobra. Mamy ten wał, ale mamy jeden wał i to mi dużo nie daje. Też się zbije jakoś fala. Kurde, no. Dobra, powiem to tak. Później się tym zajmiemy. Bo ja nie mam zamiaru teraz tutaj z nimi walczyć. Zajmiemy się trochę farmingiem z kolei. To tak, aby farming tu ładnie zacząć budować, z tego co pamiętam, zawsze. To musimy... Ogólnie z tym się dawno farmingiem nie zajmowaliśmy. Ojejku. Co tu się wydarzyło, że ja się farmingiem nie zajmowałem ostatnio? Jak się teraz zastanawiam. Rzeczywiście coś ze mną musiało być nie tak. Dobra, tu jest całkiem dobrze. No i już odtąd zwykłe nasze będą po prostu pola. Tu damy sobie szkółkę. Taką małą szkółkę. Też co jakiś czas tam można zainwestować w szkółki, ale ogólnie lubię pola. Nie wiem, czy wy też wolicie pola? Ja szczerze powiedziawszy wolę pola. Zbyt stome zbocze, co? Tak, zbyt stome zbocze. Cały czas ty żyjesz, ty jeden dziadzie. Nie wiem, jak ci mam tutaj wyrównać ten teren, ale tutaj się nie da. Czekaj. To tego mam ci wyrównać? Może być, że... Jeżeli to ci pomoże, proszę bardzo. Nie. Jeszcze tutaj może. Okej, dobra, czekaj, spróbuj teraz. No, ty żeż ty. Okej, dobra, czekaj. Dajmy sobie jeszcze raz. Stąd, tutaj. I teraz się... Nie denerwuj mnie, gra. Nie denerwuj mnie, naprawdę. Już wystarczy. Dobra, daj mi to. I stąd się spokojnie tutaj to podłączymy. No, wspaniale. Dobra, włączmy grę. Dobra, tutaj jest to. Tutaj będzie nasz sad. Sad, żeś się źle postawił, no. Gruszki. Mogą być gruszki nawet. Dobra, jeżeli tak postawimy, będzie dobrze. Kolejny sad ma być tutaj. No i tutaj będą kolejne pola. Pola. Dobra, wspaniale.
Dobra, to się w nich rozwija powoli. Szklarnie. Szklarnie mogą być, ale nie tu. Już nie będzie pszenica. Czekaj, tu też tę szklarnię bym usunął. Bo nie lubię szklarni tak zbytnio w centrum aż takim bardzo. Swoją nogą to całkiem ładnie mi tu się udało akurat. A tu jeszcze powoli, bo nie za szybko. Usuwamy budynki stąd. O, tu widzę, że jest kolejny do wyburzenia. Tu się kończy się ruda. Okej, okay, a tutaj trochę jest rudy jeszcze, czekaj. Bo ja chcę zużyć całość. Jakby mi się udało. Dobra. Tu trochę było, tu jest dużo. Tu jest tak nawet całkiem. Dobra, dajmy sobie takie coś. Tutaj coś jest? A tego jak ja też bym tutaj nie zauważył? Nie wiem. Nie wiem jakim cudem tego nie zauważyłem, ale dobra. Skoro jest, to niech ci będzie. Zobaczymy. Czyli ta nasza fala nawału nic już stąd poszła sobie. Tak, poszła, ale żeby nie było, żebym za chwilę nie miał tutaj podobnej sytuacji, ja tu sobie zrobisz ten wał. Cały czas jest do niego woda. Mówiłem, że to trzeba zrobić na przyszłość już. Dobra, czekaj. Okej, tu widzę, że jest problem. To sobie tutaj po prostu podłączę. Stąd, tu i tutaj, dobra. Na razie dotąd. I tak, czekaj. Tu widzę, że masz problem psychiczny. To sobie to po prostu tak pod... Żeż ty... Tu. Aha. Dobra, to na razie tutaj nie będzie nic. Wracając do tego, dajmy to sobie kolejne nasze... Nie, już wróćmy do lasów. Kolejne przemysły. Czyli celulozownia tutaj, sztuk 1. I nasze drewno tutaj dalej się będzie rozwijać. Proszę bardzo. Nie mam zamiaru poprzestawać tutaj. I czy tu się znowu ta droga źle zbudowała? Takie mam coś dziwne uczucie. Mam takie naprawdę dziwne uczucie, że tutaj się znowu coś źle zepsuło. Nie, jest dobrze. To co ze mną już jest nie tak? Wróć, wracaj tutaj. Dobra, jest dobrze. To tak, dalej. Tutaj mamy trochę wolnej przestrzeni, ale tutaj już żadnych lasów nie będziemy inwestować. Mamy tak, coś takiego jak nasze to. I to by się przydało tutaj wstawić. Jednakże warsztat też by się przydało postawić. Ale ja się zastanawiam, szczerze mówiąc, czy aż tyle warsztatów tu jest nam potrzebnych. Bo to jak nam tak bardzo teraz tutaj kopnie wszystko, żeby się tak szybko zaczęło produkować, to nie wiem, czy to jest zdrowe. Może lepiej nie. Teraz tak się zastanawiam, może rzeczywiście lepiej w to nie iść. Aż tak. Baraki. Możemy na pewno zainwestować w baraki, aby nie było tutaj problemów. Dobra, daj mi to tutaj do tych. O, wspaniale. I teraz tak. Okej, droga musi być jeszcze kawałek droższa. Profesjonalne mierzenie za wizynoszem. Zamiast po prostu sobie zmierzyć tego budynku, bo on tutaj przecież stoi, to nie, to profesjonalnie sobie ja to odmierzam. G, wyłącz. Dobra, dajmy sobie, to jest 2800. 2800. Dobra, czyli w ten sposób, że tutaj byłaby aleja. Sprawdźmy, czy moje obliczenia matematyczne są poprawne. O, właśnie. Nie. Jeden kawałek źle. Tak, wiem, że mogę kupić nowy kawałek ziemi, ale na razie muszę sobie pobrać moda na wszystko. Bo dopiero wtedy kupię wszystkie. Dobra, tutaj nie. Czekaj, przesuń to o jeden w dół. No tu już powinno być dobrze. No nie powiesz mi, że źle. No nie powiesz mi, że jest źle. Dokładnie. Dokładnie. Ja. Cały ja. Tu jest ta nasza droga wspaniała, to my ją sobie podciągnijmy. Okej, dobra, czekaj, jeszcze raz. Dobra, rozumiem, jest źle. Podciągnijmy to dalej. I to jakby mi tu prosto właździło. O, dokładnie. Najwyraźniej jest coś krzywo. Ta droga jest coś krzywa. Ja wiedziałem od początku, że coś jest tutaj nie tak. Okej. Czyli tu trzeba postawić ten warsztat. Dobra, niech będzie już ten warsztat.
tutaj. No ma ich nie będzie jeszcze z jednym ważny. To już ona naprawdę na tej 120 przyspieszą całą pracę. Ładnie, ładnie. Dobra, to sobie usuńmy na rzecz ten kawałek. Co z tym wałem? Czy mogę go tu w końcu wbudować dalej? No. Dobra. Okej, tu i jeszcze G. I dotąd. Dobra. Póki co sądzę, że taki tak długi kawałek wału nam nas tutaj ochroni. Przed jakimkolwiek tutaj zagrożeniem z tej strony. Przynajmniej powinno. Co dzisiejszy odcinek nagrywam dużo wcześniej. Powinien aż tak bardzo nie odjechać. No, może. Przynajmniej mam taką nadzieję. Bo akurat tutaj mam tak luźny dzień, że zero nauki. Bardzo fajnie. Tutaj zrobimy sobie trochę jeszcze jakiegoś, nie, zwykłego przemysłu, jak wszystko tu będzie. A tak, po pierwsze, linie pomocnicze, siatka, wyłącz. Tak, żebym mógł się tutaj już pobawić normalnie, a nie myśleć, dlaczego mi to nie chce wejść. Dobra. Kolejne baraki. Akurat te baraki całkiem ładnie wyglądają, co jak co. Nie wiem, czy wy też się ze mną zgodzicie, ale te baraki od tej, od lasów, naprawdę im się całkiem ładnie udały. Tak jak są te inne, to takie brzydkie nawet całkiem. Ale te akurat co jak co nawet mi się podobają. Wiem, że misi to ja nie lubię, bo misie to mówią zazwyczaj politycy, ale już nawet powiem misie. Dobra, dalej. Stąd, tutaj, pójdźmy sobie kawałek do drogi. Tak teraz się zastanawiam, czy tutaj cokolwiek mi wejdzie. Nie, raczej nie. Ewentualnie stacja metra. Stacja metra akurat zawsze wejdzie. Nie oszukujmy się. City Skyline, stacja metra nie wejdzie, nie no, M2 musi być. Dobra, daj to tutaj podłącz. I tak, tutaj na pewno ten budynek trzeba nie stąd przenieść, ale już na razie niech sobie chwilę stoi. Ta chwila minęła. Gdyż przestawiamy ciebie tutaj. Dobra, wspaniale. Tak, nad tym jeszcze przemysłem jakby coś będziemy jeszcze pracować. On tutaj nie jest skończony, nie. Wy nie ulegajcie się takiej aluzji. Dobra, czy tutaj mamy coś jeszcze takiego sensownego do wstawienia? Czekaj. Bo to mi tu nie wejdzie, nie na te Chiny. Ale może to. To by mi tu weszło. Dobra, niech będzie. Czy to by mi też tutaj weszło? Nie, no bez przesady jest. Niestety, ale się tu nie zmieści. Ale może tartak. Tartak by nie wszedł. No proszę, proszę cię. Wszedł. Dobra. To tak, tutaj jest całkiem nieźle. Oczywiście wy wszyscy nie macie wody, więc jest fajnie. Wodę sobie pociągnijmy już stąd tutaj aż. Dobra, może być. I stąd, czekaj, daj mi tu linie pomocnicze. Tak, czasami się niestety przydają. No ale nam mniejsza z tym. Tutaj podłączymy sobie, tu podłączymy. A, podłączmy to wszystko ze sobą już. Mam taką manię. No jejku, ludzie zaraz nam to rozkrywają. A właśnie, do ludzi doszliśmy. O wilku mowa. I tu sobie pociągniemy trochę dalej. Dobra. Ludzie. Dobrze, skoro chcecie się budować, to wam tutaj dam póki co po prostu wolne miejsce, bo na razie nie ma jakichś tutaj specjalnych pomysłów, gdzie was tutaj jak pobudować, więc na razie się tam po prostu budujcie. Dobra, dalej, tak. Jak jest tutaj z naszymi... Czekaj, pokaż mi, kliknijmy na ciebie. Ojejku, co to mi tu przeszło? Jakaś zadyma. Właśnie, jak jest tutaj ze stażem porządną? O Boże. Tragedia i nędza i rozpacz. Oj. To się nie dziwię, że tak się to sfajczyło. Nie ma tego jak gasić. Dobra. Wróćmy do naszych lasów, które się właśnie pytałem. Okej, produkujemy naprawdę kupę, naprawdę bardzo dużą kupę forsy. Musimy więcej pracować nad produkcją. Dobra. Skoro bardziej produkcja i bardziej wyłącz światła. Wyłącz się światła. Tutaj wyłącz się światła. I tutaj również się wyłącz światła. Wyłącz, mówię to wyłącz, to wyłącz, tak? Nie dyskutuj ze mną, bo i tak przegrasz. Dobra. Dajmy sobie na razie trochę więcej papieru. Akurat papier się chyba bardziej przydaje w grze, póki co. Tak mi się wydaje. Dobra, to dajmy sobie tutaj raz, dwa, trzy. Dobra, całkiem ładnie. Tutaj nam tam woda podpływa? Nie, tu jest akurat całkiem już dobrze. To sądzę, że ten kawałek wału możemy dotąd. A może jeszcze to.
usunąć. Co by jak mi akurat jest o tyle potrzebne, że teraz mi tu daje dosyć dużą pole powierzchni, gdzie mogę teraz dalej budować. Dobra. To akurat całkiem dobre. Odległość tego budynku, czekaj. Okej. Jakiś dziwny ten budynek jest tutaj. Strasznie dziwny. Czy on ma odległość? Czekaj. Teraz policzmy. Policzmy to sobie. Jeżeli, bo tak, tutaj ty nie wejdziesz za grzechy. Okej, dobra, to nawet całkiem jestem w stanie zrozumieć. To tutaj mamy 4 plus 4, co daje nam 8. 8, co daje nam 16, czyli mamy hard matematyka. Czyli musimy zrobić odstęp na 16 kratek. Nie jestem przekonany, czy mi się to uda, ale wedle mojej matmy to powinno w ten sposób wyglądać. Ale jestem pi. Ta moja matematyka dzisiejsza to jakaś tragedia. Najwyraźniej musimy to zrobić w ten sposób. Teraz będzie lepiej. Cały czas źle. Chcę na maksa wykorzystać tę przestrzeń. Halo. Halo, gra. Dobra, może w teraz. Czy ja zrobię właśnie to samo? Nie, teraz jest źle. Kurde. Żeś ty. G wyłącz. Może G mnie tutaj rozprasza. Może. Nie, teraz jest źle. Źle, dokładnie. Czekaj. Jeden ostatni kawałek sobie zostawię, żeby wiedzieć, że trzeba trochę dalej. O, jeden. O. Jest, mamy to. Da, świetnie. Wybórz to, daj mi tu drogę. Drogę sobie pociągnijmy tutaj dalej. No dalej nie da się niestety, więc już niech będzie w ten sposób. Dalej, tak. Tutaj. I tutaj się źle żeś postawił, bo ja chcę ciebie mieć normalnie tutaj podstawionego do drogi, a nie jakiś mi tutaj figumiku zrobić. Wróć tu. Tutaj. Dobra, świetnie. I tak. Mamy takie magiczne budynki jak składy, ale i my nie będziemy tutaj w niej inwestować. Nie. Spokojnie. Mamy coś takiego jak jeszcze drewno i tam jakiś papier. Co ty produkujesz? Czekaj. Przetwórnia do drewna. Na co? Już nie pamiętam. Przetwarza jakim jest drewno budowlane. O, dokładnie. No, czy mi tu jeszcze jakiś tartak by wlazł? Wejdzie, okej. Świetnie. Jeszcze jeden tartak mi tu wlazł. I z tego co rozumiem, tartak mogę tu trochę jeszcze przesunąć. Ciebie mogę jeszcze trochę przesunąć. Ciebie również mogę trochę przesunąć. I tu jeszcze jeden tartak montować. Nie. Nie autobusy. Autobusy będą kiedy... Właściwie to na dzisiaj mieliśmy zrobić autobusy, ale nie. Dzisiaj będzie nowy przemysł. Jeżeli zdąży z czasem. A jak widzicie, na razie jest cienko. Dobra. Komunikacją się zajmę tutaj kiedy indziej. Nie dzisiaj, na pewno. Dobra, no i mam nadzieję, że tutaj to póki co będzie nam trochę lepiej działać i tym się zajmować. Dobra. Ludzie się chcą zbudować. Najpierw tym się zajmiemy i przechodzimy już sobie do naszego przemysłu. Tak, właściwie to przemysł. Dajmy sobie tu drogę. Dotąd. Okej. I ciach. I tutaj ciach. Dobra. To powinno nam trochę to dać. Czekaj. Czy tu jeszcze możemy sobie zrobić... Okej, dobra. Tu się jeszcze zmieści z drogą. Świetnie. Dobra, wy tu się budujcie. Teraz my przechodzimy do tego, co jest najważniejsze. Czyli przeniesienie tego. Gdzie by to przenieść, kurczę? Szczerze powiedziawszy, chętnie by to gdzieś tutaj spuścił. Pokaż mi tu prądy. Tak, tu jest bardzo ładny, szybki prąd. I tak, o ile to, skąd ściągniemy wodę, pomysł na przeniesienie tego w zupełnie inne miejsce jest naprawdę pomysłem. O ile tutaj jest piękna delta i ją chcę zostawić piękną. Dobra. Tutaj całkiem to ładnie wygląda, ale tu jest strasznie ładny ten szybki nurt, się zastanawiam tym. Nie, dobra, nie. Helikoptery, te samoloty, tak teraz się zastanawiam, nie muszą mieć pięknego widoku jak wylatują. Tak według mnie, czysto teoretycznie. Więc skoro nie muszą mieć, muszę zrobić sobie ten przycisk na
na to. Kiedyś. Tutaj tą drogę byśmy sobie trochę... Tą drogę. Już myślę tylko i wyłącznie o drogach. Tą rzekę uformowali tak, żeby mnie to interesowało. Czekaj. Trzeba to bardziej obniżyć. Jeżeli obniżymy to w ten sposób... To będziemy mieli za dużo ziemi. Mamy cały czas za dużo ziemi. Tutaj ta dziura już nasza w ogóle znika. Czekaj, my to trzeba byłoby to trochę powiększyć. Tą dziurę tutaj, bo tu już zaczyna trochę brakować miejsca. No ma, wróć tu. I tutaj to powiększyć sobie. W sensie obniżyć tutaj teren. I będę mieć tutaj idealne miejsce na spływ. W sensie ścieki. Dobra, daj tutaj to jeszcze prosto. Okej, dobra, na razie rozumiem, że jest jeszcze źle. Dobra, to woda wpływa. Słonego może wtedy też mi trochę będzie tutaj lepiej dodziałać. Da, przenieśmy sobie nasz pierwszy budynek. Tak, tutaj zaraz jak samolot wystartuje, proszę bardzo, macie piękne, będziecie mieli widoczki. Tu dajemy sobie już taką wodę. I sądzę, że prąd sobie podciągniesz jakoś. Rzecz ty, no akurat, no to by byłoby już dobre, gdybyś się podłączył, ale dobra. Niech ci już będzie. Kurde! Dobra, widzę. Rzeczywiście jest tu kawałek dalej od brzegu. Dobra, niech ci będzie już. Już się nawet trochę z tym zgodzę. Ale nie więcej, więcej ci nie dam. Dobra. Daj to, było. Mamy to. Dobra, tutaj się będę... Okej, okay, i zgodnie z tym, co rozumiem, mogę tu wszystkie te nasze poprzenosić. To dzisiaj chyba z tego wyjdzie, że po prostu jakiś jeden budynek tutaj postawimy. Bo dzisiaj też nie chcę robić jakiegoś strasznie długiego odcinka, chociaż... Teoretycznie mogę, ale... Ale nie chcę. Dobrze, wyszliśmy trochę na minus. Ale sądzę, że to jest tylko po prostu przejściowe, tak. To jest przejściowe. Dobra. Stąd tutaj dajmy sobie dalej wodę. Proszę bardzo. I tak. Daj tu. Wszystkie niestety trzeba przenieść. To jest akurat trochę pracochłonna rzeca. Ale plus jest taki, że zawsze mówiłem, że kiedyś to zrobimy i w końcu kiedyś to robimy. Ha. Dobra, daj to tutaj. Okej, świetnie. Prądy tam sobie rzeczywiście powinni podciągnąć, tak? Tak mi się wydaje. Ale tu z prądem nie powinno być problem. Tak. Tu będzie się nawet całkiem szybki ten nurt produkować, z tego co mi się wydaje. Green City też by się przydał do tych właśnie ścieków. Aby trochę z tym tutaj nie było problemów, ale dobra, już nie będzie. Tak, tu podnieśliśmy teren, teraz musimy go obniżyć. O, zwłaszcza tutaj. Ale poza tym tu powinno być całkiem nieźle. Dobra. No, jak wylatują tutaj te nasze samoloty, to będzie naprawdę całkiem ładnie wyglądać. Wejdźmy sobie tutaj i wyburzmy. Tak, wiem, że wody kanalizacji się nigdy nie wyburza, ale chcę mieć tutaj wszystko, żeby ładnie wyglądało. I teraz tak, pompownie. Gdzie by je przestawić? No, poczekajcie, bo jest jeszcze chwilowo jakiś tam popyt na handel. I problem ze zgonami, akurat na zgony to możemy sobie po prostu postawić krematorium. I to nie będzie jakiś wielki problem. Ale jeżeli chodzi o zgony, w sensie handel, to dajmy sobie tutaj go jeszcze rozbudujmy. Tak po prostu, jak jesteśmy już obok, a tutaj po prostu teraz budujemy obok dzielnicy nowo, no to możemy, tak. Nic nas to poniekąd nie kosztuje. No, tutaj. No i dotąd. Dalej, stąd. Dajmy sobie, abyście się... Zobaczcie, tylko kawałek wybudowałem i już się coś wybudowało. To znaczy, że jest duży popyt. Ładny, duży popyt. To ja rozumiem akurat. Akurat to ja naprawdę rozumiem. Dobra. Jakiś park by mi tutaj też postawił. No w sumie by się... Nie. Jakiś, to nie znaczy, że największy, jaki istnieje w grze. Tylko jakiś tam mały bym wrzucił nim. Dobra, tutaj widzę, że to nie będzie jakieś proste do wstawienia. Może mam coś takiego wstawić. I park kolosa gdzieś tam sobie wrzućmy po prostu. O, dokładnie. Dobra. Naszą pompownię wody, póki co, bo to jest na razie chwilowe. Już tak zastanawiam, czy tu już jest jakieś tory podcinane, ale nie. To tutaj mam naszą ropę, którą się na razie nie zajmujemy kompletnie. I nie mam też zamiaru na dzisiaj na nią patrzeć.
Tutaj sobie zrobimy. Tu będzie idealny spocik, aby tą naszą wodę trochę pobrać. Po prostu, żeby się tutaj pobierało. Jak widzicie, zrobiłem trochę to zaokrąglone, tak żeby od razu to jakoś tam lepiej trochę wyglądało. Dobra, tutaj widzę, że nie wejdzie. Wyłączmy tu G. I jeżeli byśmy to sobie zrobili w ten sposób, o, jak ładnie. I tutaj by mi się to udało jeszcze zrobić tak, żeby to wjeżdżało, to powinno nam to całkiem ładnie się tu podłączyć. Dobra, czekaj. To jest oczywiście problem z gruntem. A musimy tutaj to obniżyć, bo nie będą mieli stąd skąd ciągnąć wody. Dobra. A, to mamy zrobione. Teraz woda. O Boże, i teraz to zachowane przenoszenie wszystkiego. Nie ma tu move it. I trzeba to wszystko ręcznie ciągnąć. No właśnie. I to jest problem. Dobra. Ale w miarę blisko tutaj poustawiajmy, tak żebyśmy nie musieli tego za szybko przestawiać. Choć nie mówię, mówię od razu z góry, że tutaj nie będą te pompownie stać do końca, chyba. Bo jak kupimy wszystkie kawałki ziemi, to gdzieś sobie zrobimy taki jeden spocik, gdzie będziemy po prostu te wszystkie rzeczy tam budować i tego typu rzeczy. Tak wiem, widzę, że teraz miasto nie ma wody, ale tym się za chwilę zajmę. Wodu i ci nie mają nawet prądu. No, tutaj też nie mają prądu. Chyba. Nie macie. Może się podciągniecie od kogoś, to wtedy będziecie mieli prąd. Bo póki co wam nie podciągnę druta, ani nawet rur, bo chcę wszystkie poprzestawiać. A tutaj widzę, że są ciamciągi. To z ciamciągami nie będę dyskutować. Po prostu po drugiej stronie postawię kolejny. O, dokładnie, tutaj. Kolejny. Ile tego przenoszenia? Ajajaj. A później wychodzi nudny odcinek. Nie, dzisiaj akurat to nawet editingu żadnego nie będę robić. Dzisiaj to jedyne, co jeszcze zrobię, to obejrzę sobie jeden materiał na YouTubie, góra 2, i idę spać. Taki to będzie myk. No, może jeszcze chwilę SimCity Build It. Ale to tylko chwilkę, jeśli nawet już, ale wątpię. Tak, wiem, widzę. Teraz nikt nie ma prądu, znaczy nikt nie ma wody. No, podłączmy to sobie najpierw. Zacznijmy od podstawy. Co do prądu macie problem. To jest kompletnie widoczne. Zauważalne to jest. Ale tu będziecie mieli ładny dostęp do tego, więc nie powinno być jeszcze tak źle. Swanegon, teraz ciebie można tak podłączyć. I tu druta usunąć. A jak ładnie? Ładnie. Dobra. Jest, nawet wydajemy się jeszcze z prądem, więc całkiem fajnie. Dobra, tak, jak tam jesteśmy czasem? Dobra, zanim się skończy odcinek i zanim zaczniemy budować, zerknijmy sobie jakieś fabryki i czy nie możemy jakieś nowe postawić. Bo akurat ten postawił będę. Fabryka wyrobów stratowych. To jest dobre w tej naszej nowej dzielnicy, ale na razie jeszcze nie. Fabryka lemoniary, nie. Fabryka elektroniki, to też na razie nie. Czekaj, to nas po prostu nie stać. Papiernia. A nie, budynek już istnieje, okej, okay, dobra. Dalej, fabryka samochodów. Dobra, to jest dobre, ale potrzebujemy dużo przemysłu jeszcze, więc nie. To jest dobre. Fabryka żywności. Nie wiem, czemu jeszcze ona tutaj stoi. A tutaj, gdzieś tu, jest idealny spocik. La. Powiem to inaczej, gra. On tutaj będzie stać. To nie jest tak, że ja będę tutaj z tą dyskutować, że on tutaj powstanie. On tu będzie stać. I tu sobie powiększymy tą plażę, bo tu kiedyś będzie w przyszłości, wiecie jak doskonale, jaki przemysł. Więc my tu sobie po prostu już trochę sobie będzie już przyszłościowo zrobimy. Póki co na razie w ten sposób. I dawaj tą fabrykę. Zbudowaną na wodzie. Masz rację, trzeba to przesunąć. Gdzieś bardziej do centrum. Dobra, póki co niech może, nawet może być tutaj. Dobra, niech przejdzie nasza fala meksykańska. No i tu widzę, że może być problem z tą falą. No, tu sobie to spokojnie chyba wypłynie. Dobra, dawaj mi tutaj to, bo chcę postawić nasz budynek. Bum, bum! Fabryka żywności. Potrzebujemy produkty zwierzęce. Mamy dużo. Mąki mamy dużo. Papier. Papier jest w miarę. Plastik, tragedia. Dobra. Skoro plastik, tragedia, jak przed chwilą możliwe, że usłyszeliście z moich ust takie słowo. Plastik sobie będziemy po prostu importować. Dajmy sobie po prostu taki magazyn.
Nie jakiś tam strasznie wielki. Taki po prostu. Co tu ma być? Plastik. Zrównoważony. Będzie zrównoważony, będzie dobrze. Dobra. To jest dobrze. Dalej, czy kolejna jest jeszcze jakaś bardzo fajna fabryka? Fabryka samochodów, to akurat wiadomo. Fabryka elektroniki również. Fabryka trampek, nie, na razie, bo trzeba do tego ropy, a z ropą nie jesteśmy na razie jeszcze bingo. Fabryka domów modułowych. Okej, przyszłość, przyszłość. Stocznia, to też. Dobra. Czyli jeszcze musimy trochę popracować nad tym. Swoją drogą teraz, jak tutaj widzę, to my całkiem dużo tych fabryk już mamy gdzieś tam porozmieszczonych po mieście, których ja tak bardzo nie widzę. Bo tak, pamiętam na pewno, że tutaj mamy to. Naszą wydobów to. Tak, to akurat pamiętam. Pamiętam, że tu mamy na przykład wielkie to. Okej, okay, dobra, możemy was usunąć, proszę bardzo. Nie mam nic przeciwko. Jak już zysków mi nie przynosicie, to proszę bardzo, mogę was usuwać. Dowoli. Ty też? Czy coś tutaj jeszcze, ktoś mi tu rządzi? Nie, no tutaj powinno być teraz całkiem dobrze jeszcze, tak. Tutaj może się malować. Nie, no, tutaj na razie też... Tu póki co jest też na razie dobrze. Dobra. Przejdźmy sobie do naszego przemysłu, bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy dzisiaj nie zaczęli jego. Po pierwsze, nazwa dla naszej nowej dzielnicy przemysłowej. I jakby coś, nie patrzcie na popyt dla ludzi. Nie patrzcie na niego po prostu. Ja się tym zajmę poza odcinkiem. Tak, no, dokładnie. Dobra, tutaj, tutaj, tutaj. No to będzie taka ładna dzielnica przemysłowa, proszę bardzo. Dalej. Tu mam póki co taki pseudowjazd. Na razie tym pseudowjazdem się nie zajmujmy. Tak samo jak my tutaj pseudo drogę mieliśmy. Dobra, i pokaż mi, jak tutaj jest z tym przemysłem. Okej, okay, ogólnie jest wszędzie. To nie jest dobrze. To nie jest akurat wspaniała wiadomość. Bo będzie trzeba lawirować tutaj drogami. I autostrada jest w idealnym też miejscu, właśnie z tego co widzę. Dobra, dajmy sobie tu tak zakrętę. Dobra, wyjdźmy stąd, to ok. I musimy przebudować trochę ten... Trochę ten kawałek autostrady trzeba nie przebudować nic z tym. Nie lubię przebudowywać autostrad, bo to się zawsze wiąże z tym, że mogę coś źle zbudować. I tak dalej, ale już nie będzie. Dobra, dajmy sobie tu taki ostry zakręt. Tutaj i tu będzie wjazd. I tak samo będzie tutaj, czekaj, włącz. Włącz mi tu wie. Dobra, widzę, że masz problem gra. Więc będę musiał sobie użyć mnie samego do wyznaczenia tutaj drogi. Dobra, tu jest dobrze, teraz tak. Możemy wyjść z tego właściwie. I teraz tak, podłącz to tu, świetnie. To wybórz, czekaj, wybórz ten kawałek. I to tutaj. Dobra. Dobra, to mamy. Dalej, aby zacząć nasz przemysł, musimy postawić nasz budynek główny. Budynek główny, czekaj. Ustawmy sobie może tak, żeby jakoś tutaj strasznie miejsce nie zajmowało. Proszę bardzo, tutaj. Mamy nasze, póki co jest złoża dudy. Tak się to nazywa, ale wymyślcie jakąś nazwę. Już nawet wiem, kto byłby dobrym pomysłodawcą. I tak, pierwsze tutaj postawimy, zanim cokolwiek, to magazyn surowców. I tu widać właśnie, że jest z tym problem trochę, bo nie mam miejsca na takie zbędne budynki typu magazyny surowców i tego typu. Chociaż nie. O, szesz. Czy wy też myślicie to samo co ja? Bo ja sądzę niestety, że tutaj byłby idealne miejsce na magazyn. Niestety, stety, no. Ja mam takie fajne pomysły, że ja lubię w takich właśnie miejscach stawiać tego typu budynki. Dobra, rozumiem, że trzeba trochę wyrównać teren. Na razie to zrobimy brutalnie, ale za chwilę to wyrównamy. Dobra. Wybórz tą drogę. Dobra, tutaj trzeba trochę poprawić. Tam też. I później po prostu sobie to wyłagodzimy. O, dobra, tu jest ładnie, tu jest ładnie. Ładnie, ładnie, ładnie.
No powiedzmy. Dobra, no i stąd musimy sobie zrobić drogę, wyłącz G. Czekaj. Czekaj, są skałki, skałki pewnie tutaj prędzej czy później stąd znikną. Ale da, na razie nie będzie. I tak, pierwsze co, to nie wiem czy zauważyliście, możemy tutaj wydobywać naszą rudę, która jest tutaj pod wodą. I od tego bym zaczął, tylko jest problem taki, że tą rudę trzeba wydobywać z tej strony. A tam są mieszkańcy! Da, póki co należy sobie postawimy to tutaj takie jedno. I pod ziemną, nie czekaj, jedną bołchatów. Jeżeli by to mi weszło tutaj, a tu bym chciał jednak to bardzo wstawić. Wyrzuć do tego podglądu. Dobra, widzę te samochody. Czekaj, czekaj, może je uratujemy, aby tu dojechali. Dobra, mamy to. A nie, jednak zawracają, okej, dobra, niech wam będzie. Jak tam sobie chcecie. I na razie tutaj dajmy sobie trochę tych podziemnych. A, tu podziemną. Tu podziemną. Tutaj. No i tutaj. Tu dałem tą dużą, no bo tu będzie po prostu potrzebne bardziej to. Jako takie duże. Tu dajmy sobie póki co prosty dojazd. I czekaj, jak tam jesteśmy z czasem? Ok, z czasem jest kiepsko. Właściwie jest kicha. To tylko jeszcze zanim dojedziemy do tego. Tak, wyłączmy tutaj skrzyżowania. Tu się nawet na mnie zabiły. Chyba jakaś aktualizacja z tego była. Ten park niestety trzeba wyburzyć. No sorry ludzie. I wy musicie się stąd wynieść. To też niestety smutna wiadomość. Ale dobra wiadomość jest taka, że nasz przemysł będzie tu wchodził. Chyba. Okej. Ty mi tu nie działasz, to ci przeniesiemy. A nie, bo nie można go jednocześnie patrzeć. No, to czekaj, to wybórz siebie. Tak, wybórz. I postawmy jeszcze raz nowy. Bo chcę widzieć, gdzie ja to stawiam. Taki mam plan. Dobra. Czekaj. My możemy przecież tutaj tym się zająć i to sobie wydłużyć do woli. A, żeż o tym teraz nie pomyślałem trochę wcześniej. I będziemy mogli sobie tutaj dowoli rudę wydobywać. O, dokładnie. Wymagana woda. Tak, wiem, tutaj jest problem z wodą. Tu trzeba po prostu trochę obniżyć ten teren i będzie o wiele prościej. Tak, wiem, moglibyśmy to po prostu wydobywać normalnie, ale sądzę, że nikt nie chciałby tutaj wydobywać normalnie, skoro mamy takie nowatorskie funkcje. Dobra, mamy tutaj to i mamy to. Póki co tyle mi tu całkowicie wystarczy, bo tu jest i tak tego dużo, jakby ktoś nie widział. Czekaj. Akurat co jak cały statek to chciałbym, żeby był na wodzie, a nie inaczej. Tutaj trochę jest problematyczne, to sobie obniżymy. Dobra, no i tu powinno być całkiem dobrze. Prąd. Tak, co do prądu to nie macie go dostarczonego, ale stąd całkowicie go powinniśmy już wam dostarczyć, dobra. To powinno być załatwione. Ty nie masz podłączenia do drogi. To ci je zaraz zrobimy. Proszę, bardzo ładna droga gruntowa. Do twoich usług. Ciach, proszę bardzo. Wy tu macie z tego co mi się wydaje, albo wydawało, całkiem dobry dojazd. O, proszę bardzo, tędy. I dojedziecie do naszego głównego składu. I zanim już zaczniemy tutaj normalnie to produkować, bo wiem, że już za chwilę to zajmiemy się tym, to zacznijmy produkować normalne szkło. A do produkcji szkła jest potrzebna nam huta, którą sobie postawimy po prostu tutaj. Dobrze, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dzisiaj naprawdę... No ma jeszcze woda. Jeszcze woda. Jeszcze woda. Dajmy tu sobie G. Znowu tutaj tą autostradę całkowicie budowaliśmy my. I całkiem nieźle tutaj się rozwija na tej autostradzie. Całkiem fajnie. Tutaj. I tutaj jest jeszcze jeden. Tak, to jest tak już całkowicie przyszłościowa. Jakby ktoś jeszcze nie załapał o co mi chodzi, to jest całkowita przyszłość
żebyśmy tu już nie mieli jakichkolwiek problemów. Ciach, ciach, podłączamy sobie i tu sobie podłączamy. Dobra, to powinniście zacząć wyprodukować się. Czy cokolwiek byście wyprodukowaliśmy? Coś tam wyprodukowaliśmy, ale na razie póki co będziemy szli w szkło. Przepisy. Ulepszone BHP, ulepszona logistyka, zaawansowana automatyka. Nie, tutaj nie będziemy w automatykę szli. Jeśli gdzieś można pójść... ulepszona logistyka, ok, tutaj jest już logistyka. Tutaj też możemy pójść w... nie. W BHP to tutaj nie jest potrzebne. BHP... to jeśli gdzieś jest potrzebne, to tutaj możemy sobie... nie, jest BHP już. Automatyki na razie jeszcze nigdzie nie włączyłem, ale dobra, na razie niech już tak będzie. Czego potrzebujesz? Mąki. A tego, że się nie spodziewałem, widzisz? Dobra, to skoro mąki, to ci dam jeszcze jeden magazyn na mąkę. Akurat te magazyny są całkiem pojemne, więc możemy sobie dowolnie tutaj je poustawiać. A nad mąką trzeba będzie zwiększyć produkcję. To nam daje taki wynik. Dobra, to tak. Pracuj nad miastem. Kiedy indziej, w kolejnym odcinku, kolejny odcinek będzie weekend. Tak, powiem wam tak. Jestem bardzo zadowolony, o, samolot, że dzisiaj zbudowaliśmy tutaj, w końcu przebudowaliśmy, to już nie ma tego tutaj, jak to było wcześniej. Tylko jest tutaj, tutaj mamy pompowanie, tu mamy wyciąganie. Po drugie, w końcu nasze lasy całkiem ładnie już działają. Co nie znaczy, że jeszcze nie trzeba nad nimi pracować, a trzeba. I to nie będziemy zamawiać w kolejnych odcinkach. Ponadto ropę będziemy też musieli już później się tym na pewno zająć. Ale póki co najpierw rozbudujemy sobie to i to tutaj. I włączę, żeby nam surowce nie znikały, bo to jest akurat trochę irytujące. No może jak to skończymy, bo akurat tutaj farming będzie całkiem ładny. Jak to się nam wszystko tutaj już usunę. Trochę sobie rozwinęliśmy tutaj, choć nie bardzo. Pousuwaliśmy trochę tych budynków, bo tu zaczyna to powoli znikać. No i tu w mieście to już tak trochę mniej się działo. No najbardziej to jeszcze tutaj tą dzielnicę budowaliśmy. Takich jeszcze ciekawych rzeczy i oni będą mieli własny też dworzec tutaj towarowy. To też im zamierzam tutaj wmontować. Nie wiem jeszcze jak, kiedy, co i gdzie i tak i tam. Ale na pewno to będzie. Ja, pokaż mi tylko jeszcze zanim kończymy. Okej, okay, już ciężarówki zobaczcie stąd wyjechały i już gdzieś tam jadą. Fajnie. Fajnie, naprawdę fajnie. Pewnie do magazynu. Do magazynu to na pewno zjeździ multum z różnych stron świata. Okej. Okay. I cmentarz do opróżnienia. Dobra. I mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Opróżnisz się czy nie? Opróżniony, no. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, możecie zostawić łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Co to jest? Jakiś budynek poczty? Co to jest? Może jakiś sklep po prostu zwykły. Okej, dobra. Cześć!